Po raz pierwszy na Festiwalu Perspektyw gości Zespół Szkół Specjalnych. Państwo jesteście tutaj ze specjalną ofertą, z ukierunkowaną. Proszę powiedzieć, pani Agata Wieczorek. Jesteśmy tutaj z ofertą jedynej na terenie powiatu raciborskiego szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Jest to szkoła, która przyjmuje uczniów z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim jest to niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także niepełnosprawność sprzężona. Nie jest to taka typowa szkoła branżowa, zawodowa. Nie kończy się egzaminami, ale spełnia swoje bardzo ważne zadanie we wprowadzaniu osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Dlatego, że te osoby także mogą być pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy, mogą pracować. My przygotowujemy takie osoby właśnie do tego, żeby mogły pełnić ważne funkcje w zakładach pracy. Owszem, są to funkcje ograniczone, wymagające wspomagania, ale zawsze mogą te osoby także uczestniczyć właśnie w pracy. Tutaj na stoisku widzę, że są wytwory z, rozumiem, prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne. Tak, ponieważ w ramach zajęć w naszej szkole, w ramach zajęć przysposobienia do pracy mamy zajęcia właśnie z ceramiki, z pamiątkarstwa, ale także mamy zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego przygotowujące do wykonywania prostych czynności kulinarnych. Mamy pracownię taką gospodarczą, która przygotowuje do obsługi podstawowych urządzeń AGD. Mamy pracownię ogrodniczą, także przygotowujemy po prostu w ramach naszych zajęć przysposobienia do pracy naszych uczniów do wykonywania prostych prac. Wiem, że absolwenci naszej szkoły pracują na przykład w McDonaldzie, ale także w innych zakładach pracy i są w stanie wykonywać proste czynności, a uczą się ich właśnie w naszej szkole. Pani Agato, pani poświęciła życie edukacji osób niepełnosprawnych. Pewnie panią cieszy fakt, że jest zapowiedź budowy zakładu aktywizacji zawodowej w Raciborzu. Tak, jest to dla mnie bardzo ważna sprawa, bardzo ważny temat. My jako szkoła także próbowaliśmy nawet przy naszej szkole kiedyś próbować właśnie założyć taki zakład. Pandemia nam trochę pokrzyżowała plany. Bardzo się cieszę, że miasto teraz przejęło to zadanie i że jest realna szansa na to, że wreszcie powstanie bardzo ważne miejsce dla osób niepełnosprawnych. Kto pani towarzyszy na stoisku? Dzisiaj ze mną są uczniowie naszej szkoły, Natalia i Michał. To są uczniowie drugiej klasy szkoły przysposabiającej do pracy. Uczestniczą w praktykach wspomaganych, bo jeszcze nie powiedziałam, że w ramach zajęć mamy coś takiego jak praktyki wspomagane. W zeszłym roku jeździliśmy do Arboretum właśnie z Natalią i z Michałem. W tym roku jeżdżą do wodociągów. Pokazujemy, że przy drobnym wsparciu, przy drobnej pomocy możemy wykonywać bardzo ważne prace dla określonego zakładu. Zapytam się uczniów, jak się w szkole czujecie, jak sobie radzicie, co myślicie o swojej placówce? My się bardzo dobrze czujemy w naszej szkole, bardzo fajnie tam jest, bardzo dobrze się uczymy. No i staramy się ją reprezentować w każdych zajęciach sportowych. No i właśnie na takich festiwalach jak tutaj dzisiaj. Pięknie. Proszę powiedzieć jeszcze, te wypieki to też jest autorstwa ze szkoły, tak? Pięknie. Pani smakowała, jak smakują? Dobre są. Jak się pani czuje w szkole? Jak się wiedzie jakby w takiej placówce? Jakie odczucia towarzyszą? Warto chodzić, warto się uczyć, warto poświęcać ten czas na naukę? Tak, chcemy skończyć szkołę, żeby wyjść na prostą w ogóle. Dobra, bardzo dziękuję. Tutaj na Festiwalu Perspektyw stoisko Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.